Dzisiejszy odcinek mogłabym równie dobrze zatytułować jak zacząć jeździć na nartach, jak zacząć grać na pianinie, albo jak zacząć uczyć się nowego języka. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie wymienione, włącznie z tytułowym odchudzaniem, to po prostu umiejętności. Dużym błędem jest patrzenie na odchudzanie tylko i wyłącznie z perspektywy wyniku, typu ja muszę schudnąć te 10 kg. Dlatego, że to, co tak naprawdę liczy się w odchudzaniu, to nie to, że my raz na jakiś czas przeliczymy kalorie albo zrobimy jakiś duży zryw. Tak naprawdę w odchudzaniu liczy się droga, a ta droga musi postępować według określonych zasad, takich, które obowiązują w nauce umiejętności, żeby to w ogóle miało sens. Jak to zrobić? O tym za chwilę. Tymczasem witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Magda Hajkiewicz, jestem dietetykiem, psychodietetykiem i autorką bloga wiemcojem.pl. W swoim podcaście chcę Cię zaprosić w świat psychologii, psychodietetyki, zmiany nawyków żywieniowych i szeroko pojętego rozwoju, szczególnie nastawionego na proces zmiany. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, w jaki sposób zacząć odchudzanie, aby miało ono sens, ale w innych odcinkach posłuchasz również o bardzo podobnych lub mniej podobnych tematach związanych z procesem zmiany i zmianą samą sobie właśnie. Zapraszam Cię serdecznie. To zacznijmy od samego początku, czyli dlaczego właściwie masz mi uwierzyć na słowo, że odchudzanie to jest umiejętność i dlaczego właściwie masz spojrzeć na nie troszeczkę z innej perspektywy i nie skupiać się tak mocno na wyniku. Już wszystko tłumaczę. Otóż pamiętajmy, że na naszą masę ciała składają się dwa zestawy rzeczy. Pierwsze to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, typu nawyki żywieniowe wyuczone przez naszych rodziców, znaczy takie, które oni nam przekazali, typu geny, typu to, w jakim miejscu się urodziliśmy, kto jest naszą rodziną, czy w jakim państwie się urodziliśmy, bo już na to, jakie państwo wybierzemy do życia, to już jest inna kwestia. No i rzeczy, na które mamy wpływ, czyli co zjemy, gdzie pójdziemy, czy pójdziemy na trening, czy też nie, czy obejrzymy serial i wypijemy wino, czy jednak tego wina nie wypijemy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, to jaki jest wynik, czyli wygląd naszego ciała ostatecznie, no to jest suma tych wszystkich czynników. I teraz, o ile nie mamy na wiele rzeczy wpływu, o tyle na zdecydowanie więcej mamy wpływ, bo to, że urodziliśmy się, nie wiem, w Polsce, nie znaczy, że musimy całe życie w niej mieszkać, tak? Możemy sobie wyjechać. Tak samo to, że mieliśmy przekazane kiepskie nawyki żywieniowe w domu, wcale nie oznacza, że my musimy potem je powielać w przyszłości, bo my możemy je zmienić równie dobrze, tak jak miejsce zamieszkania. Nic nas nie trzyma w tej przeszłości, znaczy trzyma nas najczęściej w przyszłości nasza głowa, która nam podrzuca myśli typu ja już nigdy nie schudnę, bo u mnie w rodzinie wszyscy byli otyli. Muszę się z tym pogodzić, no bo przecież jakby tak wygląda cała moja rodzina, więc co ja mogę z tym zrobić? Albo ja nigdy nie przestanę jeść słodycze, bo jak byłam mała, no to bardzo dużo ich jadłam i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie jedyną rzeczą, która trzyma nas w przeszłości, jest tylko i wyłącznie nasza głowa i nasze myśli, nad którymi wydaje nam się, że nie mamy kontroli. Ale myślami możemy zyskać kontrolę. Prowadzą do tego różne drogi, od dróg samodzielnej pracy przez psychoterapię, psychologię i wszystkie inne metody, które właśnie na nasz sposób myślenia i nasze przekonania wpływają. Natomiast nie o tym dzisiaj, przynajmniej nie do końca o tym dzisiaj. Wracając do tego procesu. Mówiłam o tym, że równie dobrze ten odcinek mogłabym nazwać jak zacząć jeździć na nartach, więc myślę, że zaczniemy od tych nart. To znaczy, chciałabym, żebyś zastanowił bądź zastanowiła się, co tak naprawdę jest potrzebne do tego, żeby jeździć na nartach. Po pierwsze narty, oczywiście. I narty myślę, że mogłabym porównać w odchudzaniu do na przykład wiedzy, chociaż nie, niekoniecznie, może nie wiedzy, co tyle, że na przykład produktów spożywczych, tak? Czyli potrzebujemy nart, żeby jeździć, tak samo potrzebujemy jakichś produktów spożywczych, żeby coś jeść, tak? No bo żeby schudnąć, trzeba jeść. Dalej, potrzebujemy wiedzy na temat tego, jak jeździć na nartach, no i możemy iść do instruktora, możemy przeczytać książki, tak? Mamy jakąś tam wiedzę na temat jeżdżenia na nartach i tak samo w żywieniu, czy w odchudzaniu. Mamy jakąś wiedzę na temat żywienia, czytamy, wiemy co jest, ma więcej kalorii, co ma mniej kalorii, wiemy co jest powiedzmy bardziej zdrowe, chociaż definicja zdrowego jest naprawdę szeroka i w zasadzie dla każdego co innego to znaczy, natomiast mniej więcej wiemy w jakim obszarze produktów mamy się poruszać. Natomiast to, że my mamy wiedzę na temat jeżdżenia na nartach i to, że mamy narty, czyli to, że mamy wiedzę na temat żywienia i mamy produkty, to jeszcze nie znaczy, że my od razu będziemy umieć na tych nartach jeździć, tak? No bo czy też się odchudzać. No bo żeby nauczyć się jeździć na nartach, trzeba te narty założyć i
postarać się według wcześniej wyuczonych zasad się zachowywać, tak? Czyli czytamy, nie wiem, ja w ogóle zawsze podaję te narty, a prawda jest taka, że ja nigdy nie jeździłam na nartach i w zasadzie nie wiem, czemu ja o nich mówię, bo nie mam pojęcia, co się robi, żeby jeździć na nartach, natomiast wyobrażam sobie, że jest jakiegoś rodzaju ułożenie nóg, trzeba pamiętać o jakiegoś rodzaju posturze, no i często jest tak, że to, co my w teorii wyczytaliśmy, no w praktyce nie okazuje się wcale takie proste, jak się wydawało, jak czytaliśmy z książki, bądź jak obserwowaliśmy innych narciarzy. I podobnie jest w odchudzaniu. Ja bardzo, 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 bardzo często dostaję wiadomości typu: Magda, ja doskonale wiem, co ja powinnam jeść, albo ja wiem, że nie powinnam jeść tego i tego, przecież ja powinnam jeść to, to, to i to, ale przecież to się wydaje takie proste, a wcale tego rodzaju nie jest. Albo że ja nie wiem, czemu ja zjadłam te słodycze, bo przecież ja nie powinnam ich jeść. I wszystko fajnie, pięknie, tyle tylko, że żeby zmienić swoje zachowania żywieniowe, a w efekcie zmienić swoją sylwetkę, nam nie wystarczy tylko wiedza, że... Dlatego, że takimi trzema filarami, o których ja lubię mówić, jeżeli chodzi o odchudzanie, to jest po pierwsze wiedza co, czyli właśnie wiedza na temat żywienia, co jest zdrowe, niezdrowe itd., itd. Wiedza jak, czyli jak wprowadzić to w życie, jak pokonać gorsze momenty i mimo tego, że są gorsze, jednak wprowadzić jakąś zmianę, jak zwlec tyłek z kanapy i jednak pójść na ten trening. No i trzeci filar to jest wiedza po co. Bo jeżeli my mamy taki kaprys, że chcemy sobie zacząć jeździć na nartach, ale potem stwierdzimy, że wcale to nie jest dla nas takie fajne i nie wiemy w sumie, dlaczego zaczęliśmy, to po prostu rzucimy. Podobnie jest z odchudzaniem. I teraz, fajnie, że mamy wiedzę co. Fajnie, że mamy dużo wiedzy co, natomiast jeżeli my tej wiedzy co nie skonfrontujemy z wiedzą jak, to okazuje się, że my możemy mieć naprawdę dużą wiedzę na temat odchudzania, natomiast kompletnie zero wiedzy na temat siebie i swoich potrzeb, a swoje potrzeby i wiedza na temat siebie jest podstawą wiedzy jak. Inaczej będzie się uczyć na nartach, jazdy na nartach osoba, która jest wysportowana, ćwiczy od wielu lat, ma rozciągnięte, elastyczne ciała, zupełnie inaczej wejdzie w proces nauki jazdy na nartach niż osoba, która do tej pory dużo siedziała, która się mało ruszała i to styknięcie z nartami będzie dla niej takim jednym z pierwszych, powiedzmy, wyzwań fizycznych. I teraz, o ile osoba już wcześniej przygotowana w jakiś sposób, być może szybciej będzie robić ten progres, być może będzie sobie mogła pozwolić na zjeżdżanie z wyższych gór, o tyle osoba, która dopiero zaczyna się ruszać, no będzie podchodziła zupełnie inaczej, będzie jeździła po mniejszych górkach, będzie jeździła dłużej po tych mniejszych górkach po to, żeby nabrać pewności. I jak byśmy się zagłębili w jazdę na nartach, to nagle by się okazało, że na przykład, okej, dobra, chcemy jeździć na nartach, natomiast w toku naszej nauki okazuje się, że kurczę, no jednak mamy jakieś przykurcze, haha, mi się zrymowało, mamy jakieś przykurcze w łydkach, tak? No i się okazuje, że żeby jeździć na nartach, no nie potrzeba, mamy wiedzę, tak? No już na nich jeździliśmy, ale okazuje się, że w naszym ciele jest coś, co może znacząco ograniczać nasz ruch, czyli właśnie ten przykurcz w łydkach. Więc udajemy się na stretching, czyli tak jakby w ramach nauki jazdy na nartach rozwijamy dodatkowy jakiś tam dodatkową płaszczyznę swojej fizyczności, tak to mogę nazwać, czyli zaczynamy chodzić na streczek. Potem okazuje się, że na przykład, nie wiem, nie jesteśmy w stanie utrzymać takiej postawy, dlatego że mamy krzywy kręgosłup, więc zaczynamy chodzić na jakiegoś rodzaju pilatesy, bądź zaczynamy chodzić do fizjoterapeuty i on nam daje ćwiczenia, czyli w ramach nauki umiejętności, jaką jest jazda na nartach, okazuje się, że czasami nasze ciało ma pewne ograniczenia, które nabywało przez wiele lat, które wymagają korekcji poprzez różne inne dziedziny. I podobnie jest w odchudzaniu, dlatego że inaczej do odchudzania podejdą osoby o wysokim zasobie silnej woli, takie, które w życiu miały okazję wyznaczać sobie cele i konsekwentnie do nich dążyć i one z początku będą mogły sobie pozwolić na troszeczkę inne cele, trochę inne modyfikacje, bo też niezależnie od tego, jakie umiejętności się w życiu uczyliście, gwarantuję, że każda umiejętność, której się uczyliście, wiąże się z tym, że w jakiś sposób poznaliście siebie, swoje ciało, swoje możliwości, tak? Bo dążenie do celu to jest bardzo często konfrontacja z naszymi słabymi stronami, no i to, że docieramy do tego celu, świadczy o tym, że w jakiś sposób te swoje słabsze strony wykryliśmy, wyeliminowaliśmy, przećwiczyliśmy, obeszliśmy naokoło, w każdym razie zrobiliśmy coś, że jednak nie stanowiły one przeszkody w osiągnięciu do celu. I tak samo w odchudzaniu. Okazuje się, że czasami wchodząc w proces odchudzania, naszym takim momentem ściany jest to, że na przykład zawsze
gubimy się w momencie weekendu, czyli w weekend okazuje się, że nasza zorganizowana osoba w tygodniu, kiedy wstaje, robi jedzenie, idzie na trening i tak dalej, w weekend staje się leniwą kluchą i nie może z tym nic zrobić. Tutaj oczywiście absolutnie nie odbieraj tego personalnie. To ja tą leniwą kluchę posługuję jakby do takiego opisu, myślę, z którym każdy może sobie wyobrazić, tak, czym jest stan leniwej kluchy. Ja też takiego stanu doświadczam zresztą jak każdy. W każdym razie jeżeli my widzimy, że z jakiegoś powodu cały czas wykładamy się na tym weekendzie, to wypadałoby zgłębić ten temat, bo może okazuje się, że mamy bardzo dużą kontrolę zewnętrzną, o której nie wiedzieliśmy. To znaczy, że jeżeli coś nam układa nasz dzień, bo szef nam każe być na jakąś godzinę w pracy, bo mamy ustalony trening z trenerem na taką i taką godzinę, to my sobie z tym świetnie radzimy. Natomiast w toku odchudzania może się okazać, że jednak nasza kontrola wewnętrzna zawodzi, no bo jak przychodzi do weekendu i my sami musimy być odpowiedzialni za to, co będziemy robić, no to okazuje się, że nie do końca tak to fajnie wychodzi. I teraz albo możemy cały czas się odbijać o ten weekend i sobie mówić, Boże, ale jestem beznadziejna, bo mi nigdy nie wychodzi. Albo odkleić trochę od tego poczucia swojej własnej wartości i dojść do tego, co jest sednem problemu, bo sednem problemu być może właśnie jest to, że nie mamy tej kontroli wewnętrznej. No więc szukamy informacji na temat tego, jak wypracować wewnętrzną kontrolę. Ja na ten temat też robię szkolenia, też dużo mówię na temat kontroli wewnętrznej. Bardzo dużo mówię w szkoleniu online na mojej platformie kursów online Akademia Wiem Co Jem, w szkoleniu jak przestać się kompulsywnie objadać. Tam jest bardzo dużo na temat tego, jak sobie te wewnętrzne mechanizmy kontroli wypracować, ale to nie jest temat dzisiejszego podcastu, więc nie będę się nad tym rozwijać. W każdym razie, wracając do tej naszej jazdy na nartach, może się okazać, że w toku odchudzania wyjdą nam takie rzeczy, że tak jak w jeździe na nartach, nasze ciało powiedzmy jest zbyt mało rozciągnięte, no to w odchudzaniu może nam wyjść, że mamy niedosyt, nie wiem, umiejętności pod tytułem planowanie. Nie umiemy sobie zaplanować dnia i narzekamy na chroniczny brak czasu. Tymczasem brak czasu to nie jest problem braku czasu, tylko problem braku odpowiedniej organizacji do tego, jaki tryb życia prowadzimy. Może nam wyjść, że na przykład jesteśmy zbyt mało asertywni i nie umiemy odmawiać. Może nam wyjść, że nie dbamy w ogóle w tym wszystkim o siebie, bo robimy wszystko dla wszystkich, ale o sobie zapominamy, tak? Więc nie odpoczywamy, nie relaksujemy się, działamy cały czas na najwyższych obrotach, więc skąd nasze ciało ma brać energię do tego, żeby się jeszcze odchudzać, skoro my cały czas lecimy na rezerwie energetycznej? Nie ładujemy nigdzie swoich baterii, a to jest niestety bardzo ciężkie, częste, zwłaszcza u kobiet, więc jeżeli jesteś kobietą i tego słuchasz, pamiętaj, to nie jest tylko taki slogan, żeby dbać o siebie, pamiętać o sobie, to jest naprawdę ważna rzecz. Tak jak komputer, nie chodzi bez ładowarki, tak? W końcu się baterie rozładują. Tak samo nam się też baterie rozładowują, kiedy nie dbamy o siebie, a bardzo łatwą ładowarką baterii naszych własnych, którą można podpiąć, są po prostu słodycze czy w ogóle jedzenie. Bo to jest bardzo szybka przyjemność, bardzo dużo kalorii, bardzo taka ulga chwilowa, natomiast długoterminowo no nie jest to stan, w którym chcemy przebywać. Natomiast wracając do tych naszych początków odchudzania. Musisz sobie uświadomić, że to nie jest tak, że jak ty zrobisz dużo na raz, czyli pojedziesz sobie na te narty, nie wiem, będziesz codziennie jeździć 5 godzin na nartach, to będzie super, bo będziesz świetnym narciarzem. No nie, no bo wprowadzasz swoje ciało w stan, po pierwsze, zakwasów, po drugie, w stan takiego ogólnego bólu. Jesteś wykończona, wymęczona, nie chce ci się jeździć na tych nartach, masz już ich dosyć, masz ochotę porobić coś innego. Tak samo jest z odchudzaniem. Jeżeli ty notorycznie wrzucasz się w jakieś diety, dukany, detoksy, diety sokowe i inne tego rodzaju bezsensowne praktyki, to też twoje ciało będzie tym umęczone i tobie słowo dieta będzie się kojarzyło z czymś tragicznym, z czymś strasznym, z czymś, na czym się nie da po prostu być, a nie o to kompletnie w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby robić dużo na raz, tylko chodzi o to, żeby robić coś systematycznie. Powtórzę jeszcze raz. Nie musisz robić dużo. Musisz robić systematycznie i wszelkie twoje starania powinny być skierowane na to, żeby w swoim dotychczasowym życiu nie dowalać sobie jeszcze kolejnych jakichś ograniczeń, tylko zastanowić się, jakie ograniczenia, a niekoniecznie może ograniczenia, co zasady ty udźwigniesz długoterminowo. Bo zakładam i zaręczam, że nie udźwigniesz długoterminowo tego, że ja nie chcę nigdy w życiu jeść słodyczy i zupełnego odstawienia słodyczy. Nie udźwigniesz długoterminowo diety sokowej. Nie udźwigniesz długoterminowo diety 800 kalorii, 1000 kilokalorii, 1200 kilokalorii. Nie ma takiej opcji i w tym nie ma absolutnie nic osobistego.
i czegoś, że ja jestem beznadziejna, bo nie dałam rady. Nie, po prostu tą metodą nie schudniesz. Tą metodą nie nauczysz się umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby ten efekt odchudzania utrzymać. Bo znów, w jeździe na nartach. Możesz się porwać na to, że chcesz koniecznie zjechać slalomem z jakiejś tam góry i napierdzielać przez jakiś tam długi czas zjazd z jednej góry i potem się poszczycić z tym, że potrafisz zjechać z jednej góry technicznie. Ale co z tego, jak potem wchodzisz na inną ścieżkę i tak jakby znowu zaczynasz od zera, tak? Że te umiejętności się nie utrwaliły, bo one nie dotyczyły ogólnych umiejętności narciarskich związanych z rozwojem tej umiejętności, z rozwojem twojego ciała, z rozwojem twojego podejścia do samych treningów, bo musisz być systematyczna bądź systematyczny, żeby to zrobić. Tylko uczysz się zjazdu z jednej ścieżki i koniec. Jakby jest to nieprzekładalne na inne dziedziny. Tak samo w jedzeniu. Ty się musisz skupić na tym, w jaki sposób ty możesz rozwinąć umiejętności, które pomogą ci podtrzymać ten efekt. Bo naprawdę, schudnąć szybko, dużo, to nie jest problem. Problemem jest utrzymanie. I co gorsza, jeżeli mamy za sobą, czy w ogóle może nie tyle mamy za sobą, co planujesz w głowie jednak kolejne odchudzania tego rodzaju właśnie szybko, dużo, to wiedz, że niestety z każdym kolejnym będzie ci trudniej utrzymać tą masę ciała na stałe. Naprawdę. Poza tym procent utrzymania masy ciała po tego rodzaju szybkich dietach to jest około 20%. 80% osób, które się odchudzają w taki sposób, nie utrzymuje swojej masy ciała. Pytanie, czy warto przewracać swoje życie do góry nogami po to, żeby mieć 20% szans, podczas gdy zmiana nawyków żywieniowych oferuje ci o wiele więcej. Dlatego pierwsza rzecz, jak zacząć odchudzanie? Podejdź do tego jako do umiejętności, której chcesz się nauczyć. Jak jednego dnia gorzej się czujesz i nie pójdziesz na stok narciarski, to możesz nadrobić kolejny. Naprawdę nic wielkiego się nie dzieje, jeżeli jednego dnia zrobimy coś gorzej, jeżeli odpuścimy, bo są kolejne i kolejne dni i tygodnie po to, żeby to nadrobić. Pamiętaj zawsze w kontekście odchudzania, że jeżeli coś ci nie wyjdzie, opuścisz jakiś dzień, cokolwiek, to odwołaj się właśnie do tego myślenia o umiejętności, że to, żeby dobrze jeździć na natach, to żeby dobrze śpiewać, to żeby dobrze mówić w innym języku czy grać na pianinie, wymaga systematyczności, nie szybkich zrywów, tylko systematyczności właśnie. Przechodząc dalej do rzeczy, które są ważne w rozpoczynaniu odchudzania, to pamiętaj, że nie tyję się od jakichś konkretnych produktów, bo też dostaję dużo pytań na temat tego, czy tyjemy od ziemniaków, od chleba, czy nawet od kapusty kiszonej. Nie, my nie tyjemy od pojedynczych produktów. Tyjemy od nadmiaru kalorii w ogóle. Dlatego to szacowanie kalorii, to liczenie kalorii na początku jest ważne. Tu nie chodzi o to, żeby się od nich uzależniać, że wszystko musi być co do grama, tylko chodzi o to, żeby w ogóle szacować, ile się tych kalorii zjada, dlatego że my często mamy tendencję do niedoszacowywania tego, co zjedliśmy i przeszacowywania tego, w jaki sposób się ruszamy, co często prowadzi do takiego wniosku, że jestem na deficycie i nie chudnę. Jeżeli nie chudniesz, to znaczy, że nie jesteś na deficycie. I teraz znów, pamiętaj o tym długoterminowym podejściu. To, że jednego dnia zjesz trochę więcej, to wcale nie znaczy, że coś strasznego się dzieje, dlatego że twoje działania powinny być planowane na to, żeby utrzymać w miarę stabilny bilans kaloryczny długoterminowo, co w praktyce oznacza po prostu. Zastanów się, które produkty, które posiłki, które potrawy są możliwe do tego, żeby je utrzymać dłuższy czas, bo znów liczy się to, żeby utrzymać nawet mniejszy ujemny bilans kaloryczny, ale systematycznie cały czas do przodu, aniżeli spinać się i po prostu wkładać wszelkie wysiłki, żeby przez 3 tygodnie po prostu już resztkami sił utrzymać, minus 500 kilokalorii, tylko po to, żeby potem z powrotem się najeść, bo to, że potem my mamy takie spadki formy i zaczynamy się objadać, to znów wcale nie jest wynikiem tego, że z nami jest coś nie tak. To jest po prostu źle dobrana strategia do naszego działania. Wracając do tych kalorii, co z nimi zrobić? Ja zawsze doradzam, żeby się skonfrontować w ogóle z tym, co my jemy, czyli na przykład przez 3 dni prowadzić sobie jakiegoś rodzaju dzienniczek żywieniowy, ale nie upiększać tego jadłospisu, tylko żeby się skonfrontować w ogóle z tym, co mamy, zbadać ten swój stan
wprowadzania wiedzy żywieniowej w życie, bo tu nie chodzi o sprawdzenie wiedzy żywieniowej, bo ona może być świetna, tylko o stan sprawdzania wiedzy żywieniowej, o stan wprowadzania wiedzy żywieniowej w życie, po to, żeby zobaczyć, okej, dobra, widzę, że moim powtarzającym się błędem jest na przykład to, że wieczorem zjadam zbyt dużo. To, co i jakby z tego tytułu jest największa nadwyżka kaloryczna w moim jadłospisie. Dobra, to co sprawia, że ja wieczorem jem tak dużo? Ano, bo w dzień sobie ubzdurałam, że jak będę mało jadła, to szybciej schudnę, więc jem mało. Co jakby skutkuje tym, że wieczorem jestem tak głodna, że nie jestem w stanie wytrzymać. I znów, tu nie chodzi, to nie, odchudzanie to nie są wyścigi. Zastanów się, jakie są przyczyny tego, że pojawiają ci się w jadłospisie jakieś takie rzeczy, przez które przekraczasz kaloryczność i zastanów się, co możesz zrobić, żeby je wyeliminować. No bo w takiej sytuacji, o jakiej powiedziałam przed chwilą, najprostszą rzeczą jest to, okej, to ja muszę jeść więcej w ciągu dnia, po to, żeby wieczorem nie odczuwać głodu, bo głód nie jest przyjacielem odchudzania. Głód jest największym wrogiem odchudzania, dlatego że w trakcie głodu podejmujemy nieracjonalne decyzje. Więc twoim celem jest żyć i jeść w taki sposób, żeby ten głód się po prostu nie pojawiał. I tak sobie analizujemy, tak? Czyli w odchudzaniu nam nie chodzi o to, żeby ściągnąć sobie jakąś dietę z internetu i trzymać się zasad tego, że musi być tak na 100%, bo inaczej to nie zadziała, albo żeby się zażynać, że codziennie musi być tam te minus 500 kilokalorii na minusie, tylko minus 500 na minusie. Tylko żeby skonfrontować się z tym, co jest teraz i zastanowić się, jaką jedną zmianę możemy wprowadzić tu i teraz, żeby ona pomogła nam długoterminowo utrzymać ten ujemny bilans kaloryczny. Nie wielkie zmiany na raz, tylko jedną małą zmianę. Wprowadzamy ją, utrwalamy, testujemy, widzimy, że w gorszych dniach na początku idzie nam gorzej, ale z czasem zdobywamy nowe umiejętności, więc utrzymanie tej jednej zmiany, czy w gorsze, czy w lepsze dni idzie nam tak samo. Okej, to bierzemy się za kolejną zmianę. I za kolejną, tak? Zaczynamy od wyznaczenia sobie priorytetowego nawyku, który z naszej perspektywy powoduje, że najczęściej przekraczamy swój ujemny bilans kaloryczny, znaczy w ogóle swój bilans kaloryczny i zastanawiamy się, jak możemy ją zmienić. Czasami tych nawyków mogą być dwa, bo powiedzmy się wzajemnie łączą. Jemy dużo słodyczy, bo jesteśmy głodni, a jesteśmy głodni, bo jemy mało wartościowych posiłków, tylko na przykład jemy przekąski w ciągu dnia. Więc wprowadzamy na przykład cztery posiłki sycące, które jednocześnie wpływają na to, że nie czujemy się głodnie, a w efekcie czego nie jemy zbyt dużo. Ja nie zostawię Cię z taką luką, jeżeli chodzi o to, co konkretnie jeść, żeby te kalorie się zgadzały, dlatego że planuję podcast, już w zasadzie mogę chyba powiedzieć, bo Damian Parol już przyjął moje zaproszenie, więc jeden z przyszłych podcastów będzie z Damianem Parolem. Właśnie z nim zechcę porozmawiać na temat tego, jak komponować posiłki, żeby lepiej kontrolować łaknienie. Natomiast jeżeli zależy Ci na tym, żeby w ogóle zacząć jeść bez liczenia kalorii, żeby się nauczyć takiego podejścia, że po prostu wiesz, co i ile jeść na oko, to też na mojej platformie Akademia Wiem, Co Jem jest szkolenia tajniki jedzenia intuicyjnego. I tu ja mogę powiedzieć, bo dzisiaj jest 14, jak ten podcast się pojawi, 14 stycznia, no to będzie 15 bądź 16 ruszy promocja na całą Akademię Wiem, Co Jem, więc też będą fajne zniżki na szkolenia. To już mogę powiedzieć z góry, więc żeby nie przepakować tego podcastu różnymi informacjami z różnych beczek, to przypominam, że będzie podcast jeszcze bardzo podobny, związany z tą tematyką właśnie już bardziej dietetyczną z Damianem Parolem, no i plus na mojej platformie jest również tego rodzaju szkolenie. Czyli druga zasada. Pierwszą mieliśmy podejść do odchudzania jako do umiejętności. Po drugie, jakby podejść do ujemnego bilansu kalorycznego nie na zasadzie, że ty musisz się trzymać jakichś sztywnych, twardych zasad, tylko podejść do tego z perspektywy najpierw zdobądź wiedzę o sobie na temat tego, co jesz, jakie popełniasz błędy, a co robisz dobrze i zastanów się, jak możesz wykorzystać to, co robisz dobrze, albo jak możesz wykorzystać swoje preferencje, bo też znajomość swoich preferencji kulinarnych będzie nam sprzyjała, bo jeżeli ty będziesz wiedzieć, co ty lubisz, a potem zastanowisz się, jeżeli coś z tym posiłkiem oczywiście jest nie tak, ale jak go przerobić na to, żeby bardziej służył utrzymywaniu ujemnego bilansu kalorycznego, to to jest dla ciebie świetna informacja, w którą stronę kulinarnie iść, żeby to po prostu było realne do utrzymania. W drugą stronę, jeżeli widzisz, że czegoś nie lubisz, że nie jesteś w stanie się do czegoś przekonać, to nie przeforsowuj tego na siłę i nie mów na przykład, nie wiem, idąc do dietetyka, że co mi pani rozpisze, to ja zjem. Bo to nie tak, to tak kompletnie nie działa. Tu nie chodzi o to, żeby się wpasowywać w jakieś dziwne, sztywne ramy, tylko chodzi o to, żeby odnaleźć w tym wszystkim siebie. Bo
Trzecią rzeczą, o której myślę warto powiedzieć w tym, jak zaczynać odchudzanie, to to, żeby w ogóle w tym odchudzaniu zauważyć siebie, swoje potrzeby, swoje ciało, swoje poczucie własnej wartości, jakkolwiek ono teraz nie wygląda. W każdym razie pamiętaj, że ty to koniec końców robisz dla siebie. Odchudzasz się dla siebie. Jasne, że będzie trudno. Natomiast jeżeli twoje odchudzanie, które teoretycznie powinno być dla ciebie, prowadzi przez to, że robisz wszystko przeciwko sobie, bo próbujesz się zdołować, bo sobie wyrzucasz, jaka to jestem zła, bo nie poszłam na trening, albo jak ja to muszę po prostu siebie wziąć za fraki i muszę się, nie mogę sobie, nie wiem, pobłażać, bo nic z tego nie wyjdzie i traktujesz siebie po prostu jak, no, nawet nie wiem do czego to porównać, ale robisz wszystko po prostu przeciwko sobie, to jak to odchudzanie ma działać? Tu panuje dysonans. Z jednej strony chcesz zrobić coś dla siebie, a działaniami, jakimi chcesz do tego dotrzeć, są takie działania, które robisz przeciwko sobie z takiej chęci tego, żeby sobie zrobić na złość. Tak nie może być. To jakby po prostu się tutaj nie będzie zgrywało. I myślę, że takim fajnym ćwiczeniem, żeby złapać taką dobrą postawę, taki dobry mindset do odchudzania, który będzie cię prowadził przez ten proces, który, tak jak mówiłam, nie jest łatwy. Odchudzanie nie jest łatwe, dlatego tak ważne jest po pierwsze wytworzenie nawyków, o których mówiłam w pierwszej części, po drugie dopasowanie tej wiedzy żywieniowej do siebie, a po trzecie nabranie odpowiedniej postawy, dlatego że będziesz musiała bądź musiał z tymi różnymi rzeczami przejść przez trudniejsze momenty. Więc jeżeli chodzi o tą postawę, to bardzo fajnym ćwiczeniem jest to, że jeżeli widzisz, że negatywne myśli na temat ciebie napływają ci do głowy, to pomyśl, co w tej sytuacji doradziłbyś swojemu przyjacielowi bądź doradziłabyś swojej przyjaciółce. Typu, ktoś zjadł za dużo słodyczy i ma z tego tytułu wyrzuty sumienia, to co mu powiesz? No weź, daj spokój, przecież nic straconego, jutro to nadrobisz, nie wiem, pójdziesz na spacer, a w ogóle wszystko będzie okej, przecież cię znam, dasz sobie radę. A co w takiej sytuacji najczęściej mówimy sobie? No tutaj każdy z Was musi znaleźć swoją odpowiedź. Natomiast bardzo często my siebie traktujemy krytycznie, bardzo często mamy zbyt wysokie wymagania wobec siebie, bardzo często stosujemy nierówne standardy wobec siebie, co nie będzie służyło długoterminowemu utrzymaniu masy ciała. Naprawdę często okazuje się, że w toku odchudzania, jak zaczynamy, to mamy do przepracowania rzeczy typu wybaczenie samemu sobie, typu skonfrontowanie się ze swoimi przekonaniami, typu skonfrontowanie się z tym, jak wygląda nasze poczucie własnej wartości, typu tego, na ile jesteśmy coś w stanie zrobić dla siebie, a nie tylko dla innych, jak wygląda nasza asertywność, jak wygląda nasza inteligencja emocjonalna, czyli na ile my w ogóle rozpoznajemy swoje stany emocjonalne i wiemy, co z nimi zrobić, jak wygląda nasze planowanie i organizacja, nie wiem, czy już mówiłam, jeżeli nie mówię, to mówię, a jak mówiłam, to powtórzę. I wiele, wiele innych umiejętności, które to, tak jak nawiązując już do początku mojego podcastu, będą potrzebne Ci niezależnie od tego, jakie umiejętności się uczysz, bo czy mówimy o nauce języka, czy o jeździe na nartach, czy o innych rzeczach, one będą się opierały na bardzo podobnych zasadach. Także taki klucz, który chciałabym, abyś wyciągnął bądź wyciągnęła z tego podcastu, to jak zacząć odchudzanie, przede wszystkim spojrzeć na nie jako na naukę umiejętności. Zobaczyć, że ten proces nie będzie trwał tydzień, 3 tygodnie bądź miesiąc i nie wkurzać się na siebie, że o nie, minął już tydzień, a ja nie mam efektów, bo odchudzanie to jest proces nauki, w którym my wchodzimy długo. Więc teraz zastanów się, co możesz zrobić ty sam dla siebie bądź ty sama dla siebie, żeby ten długoterminowy proces był po prostu dla ciebie łatwiejszy. Bo odchudzanie to nie musi być droga przez mękę. Wręcz przeciwnie, im bardziej my w tym odchudzaniu pomożemy sobie i im bardziej my przychylnie podejdziemy do samego siebie, tym lepiej nam to wyjdzie, bo wyjdzie to w zgodzie z nami, a nie przeciwko nam. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tego materiału coś dla siebie. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego odcinka bądź swoimi wnioskami, zawsze możesz do mnie napisać na maila hello@wiem-co-jem.pl. A jeżeli odsłuchasz tego podcastu jeszcze dzisiaj przed godziną 20, dzisiaj, czyli 14 stycznia, to też przypominam, że do dzisiaj, do godziny 20 trwa zbiórka charytatywna, to znaczy ja organizuję dzisiaj o godzinie 20:30 szkolenie na temat tego, jak budować nawyki, szkolenie na temat silnej woli, które w zasadzie właśnie będzie dotyczyło budowania nawyków. I jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, wpłać dowolnie wybraną przez siebie kwotę na dowolnie
wybrane przez siebie schronisko, chyba że nie masz pomysłu na schronisko, to ja mam schronisko polecone, jest to przytulisko Głowno i dane do wpłaty znajdziesz w opisie tego odcinka, a jeżeli nie, to ja niebawem też będę robiła kolejne tego rodzaju szkolenia charytatywne, więc na pewno o wszystkich akcjach będę informowała. To nie jest akcja jednorazowa, więcej tego typu rzeczy będzie. Także dziękuję Ci za dzisiejsze pół godziny, które spędziłeś bądź spędziłaś właśnie ze mną i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.